Bracia Kliczko zapisali się w historii jako wielcy mistrzowie, jednak niezbyt efektowni. Po szalonych latach 90. pełnych twardych, ringowych wojen i niespodzianek nadeszły czasy panowania dwumetrowych Ukraińców, którzy rozbijali i przeważnie nokautowali słabszych o kilka klas pretendentów. Wiemy, że obaj potrafili walczyć bardziej widowiskowo, jednak mało kto był w stanie ich do tego zmusić. W tym materiale zajmiemy się pojedynkiem na styku dwóch epok. Starciem Lennoxa Lewisa z Witalijem Kliczko. Pierwotnie 21 czerwca 2003 roku rywalem Lewisa miał być zupełnie inny pięściarz. Kirk Johnson, który w trakcie przygotowań doznał poważnej kontuzji i musiał się wycofać. Ofertę last minute przyjął 32-letni wówczas były mistrz federacji WBO, Witali Kliczko. Ukrainiec prawdopodobnie nie był w szczytowej formie, jednak Brytyjczyk również. Wyraźnie zlekceważył Johnsona, a po zmianie rywala nie był w stanie wiele zmienić i na wagę wniósł rekordowe 117 kg. Mimo to w walce z nieznanym w Stanach Zjednoczonych Kliczką był zdecydowanym faworytem. Ukrainiec walczył w Europie i nie miał w bilansie zbyt wielu uznanych nazwisk. Z tych cenniejszych skalków trzeba wymienić Herbie Hyde'a, Orlina Norrisa i Larego Donalda. Zaczęli bez zbędnych wstępów i typowego badania przeciwnika. Kliczko wyprzedzał starszego o 6 lat mistrza, dobrze pracował lewą ręką i od czasu do czasu dokładał prawą. Lewis był chyba zaskoczony postawą swojego rywala, który bez żadnego respektu ruszył do ataku. Drugą rundę lepiej rozpoczął Lewis, jednak Vitali szybko wrócił do gry, lokując na szczęce przeciwnika potężny prawy, po którym nie jeden pięściarz wylądowałby pewnie na deskach. Ukrainiec nie dawał rywalowi chwili wytchnienia. Rozluźnił się, a jego przewaga stawała się coraz wyraźniejsza. W pierwszych sekundach trzeciego starcia Lewis trafił mocnym prawym, czym spowodował poważne rozcięcie na twarzy Ukraińca. Wówczas Kliczko nie zdawał sobie jeszcze sprawy z tego, jak poważna była to kontuzja. Obaj pięściarze chętnie wdawali się w wymianę ciosów, a przecież zarówno Lennox, jak i Vitali słynęli z solidnego uderzenia. W trzeciej rundzie lepszy był jednak panujący mistrz. Obraz pojedynku się nie zmieniał. Kliczko nie odpuszczał, jednak wydaje się, że większe spustoszenie siały ciosy Brytyjczyka, który starał się powiększyć rozcięcie na twarzy swojego rywala. W szóstej rundzie Vitali Kliczko przyjął prawy podbródkowy, po którym jego głowa powinna wylądować w okolicach 10. rzędu. On jednak nawet nie mrugnął. Zobaczmy to jeszcze raz. Nie mam pojęcia, jakim cudem Ukrainiec to ustał, ale udowodnił, że w przeciwieństwie do swojego młodszego brata jest w stanie przyjąć i oddać. Wysokie tempo walki i spora ilość przyjętych ciosów zaczęła jednak dawać o sobie znać. Kliczko był piekielnie zmęczony i coraz wyraźniej słaniał się na nogach. Rozcięcie na jego twarzy wyglądało fatalnie. Po szóstej rundzie, mimo protestów Ukraińca, walka została przerwana. Zwycięzcą ogłoszono Lennoxa Lewisa. Vitali krążył po ringu protestując, ale nic się już nie dało zrobić. Druga zawodowa porażka stała się faktem. Druga spowodowana kontuzją.
Zgromadzona w Staples Center publiczność doceniła jednak postawę Ukraińca, nagradzając go gromkimi brawami. Mimo iż okoliczności, w których walka została przerwana, były rozczarowujące, tym bardziej, że Kliczko prowadził na kartach punktowych, to trzeba przyznać, iż decyzja sędziego była słuszna. Kontuzja Vitalija była naprawdę poważna i jak się później okazało, wymagała założenia aż 60 szwów. Doktor Żelazna Pięść domagał się oczywiście rewanżu. Negocjacje się jednak przeciągały, aż w końcu Brytyjczyk postanowił zrezygnować i zawiesił rękawice na kołku. Starcie z Vitalijem Kliczką było ostatnim pojedynkiem w jego długiej i pięknej zawodowej karierze. Ostatecznie zwakowany pas Federacji WBC i tak trafił w ręce Ukraińca, kiedy to zastopował w 8 rundzie Corey'ego Sandersa. Materiał o tym pojedynku także znajdziecie na moim kanale. Vitalij bronił pasa aż do roku 2012, kiedy po zwycięstwie z Manuelem Czarem przeszedł na sportową emeryturę. Podobnie jak Lennox Lewis, odszedł z zawodowego sportu, będąc na samym szczycie. Na dzisiaj to wszystko. Dzięki za uwagę i do usłyszenia.